18. Jazz.pl. Dobry wieczór, Andrzej Zieliński, witam radiosłuchaczy, witam widzów, którzy oglądają nas za pośrednictwem Facebooka i YouTube'a Dwójki oraz witam Państwa zgromadzonych w studiu S3 Polskiego Radia w Warszawie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś, proszę Państwa, wyjątkowy dzień. Nie tylko dlatego, że przed nami wyjątkowy koncert, ale też dlatego, że dzisiaj doczekaliśmy Cię. Dzisiaj premiera pierwszej płyty wydanej w cyklu Jazz.pl. Płyty Jazz Forum Talents, czyli debiutanców. Czekaliśmy na to rok i dwa miesiące, bo tyle trwa już ten najdłuższy festiwal jazzowy w Polsce. Co tydzień, co piątek o godzinie 18 spotykamy się właśnie tutaj w studiu S3 Polskiego Radia w Warszawie albo w studiu S1, by słuchać najlepszej jazzowej muzyki z Polski. Płyta Jazz Forum Talents już dostępna od dzisiaj, nie tylko w sklepach, ale też i w streamingu. Polecamy serdecznie. Więcej informacji na naszej stronie internetowej mogą Państwo znaleźć dwojka.polskieradio.pl. Historię polskiego jazzu, historię jazzu, jak Państwo doskonale wiedzą, z anteny Dwójki można opowiadać na wiele, wiele różnych sposobów. Można ją opowiadać poprzez właśnie nagrania debiutantów, tych wszystkich największych jazzowych osobowości, które kiedyś zaczynały, ale też można ją opowiadać w zupełnie inny sposób i właśnie dziś opowiemy ją przez pryzmat, spojrzymy na nią przez pryzmat jazzowych rodzin, wielkich rodów, które dominowały jazzową scenę od samego początku jej istnienia. Bo od lat 20. na przykład The Mills Brothers, kwartet wokalny, który zaczynał w 28 roku. Później siostry Andrews w latach 30. święciły sukcesy. Lata 50. to oczywiście Hard Bop, Cannonball i Nat Adderley. To wielkie, wielka tradycja, świetni bracia, ale też i inni bracia Jones, The Jones Boys, tak nazywał się zespół trzech braci Fada, Johna i Eddiego. Możemy dalej tak opowiadać. Lata 70. to zupełnie inna muzyka, jazz fusion, funk, czyli Brecker Brothers. Zresztą na marginesie mówiąc, panowie mieli korzenie polskie. A lata 80. do dzisiaj tak naprawdę to dominacja w światowym jazzie jednej tylko rodziny, takich Rockefellerów świata jazzu, czyli braci Marsalisów. A jeżeli chodzi o Polskę, to również jest podobnie, bo te nazwiska się powielały. Bem i Bem na przykład, Ewa i Aleksander Bemowie, czy bracia Łopatowscy, to już lata 40, czy nawet wcześniej okupacja, od tego zaczął się polski jazz. A jeżeli chodzi o współczesność, bracia Olesiowe, doskonale Państwo znają ten duet. Ale jeżeli chodzi o jedno nazwisko, które dominuje w najszerszy sposób, bo też najliczniej, to jest to na pewno nazwisko Miśkiewiczowie. I to właśnie oni dzisiaj, proszę Państwa, wystąpią w studiu S3 Polskiego Radia w Warszawie w cyklu Jazz.pl. Przed Państwem Nestor Rodu, Henryk Miśkiewicz, Dorota Miśkiewicz, Michał Miśkiewicz oraz przyjaciele rodziny, Sławek Kurkiewicz i Piotr Orzechowski. Muzyka z płyty Nasza Miłość, jak najbardziej w tygodniu walentynkowym, będzie dobrze grać. Miłego słuchania. Same niech utulą się do snu. Śpią tu
oknem zmierzch cicho gra. Na kodę dnia uwarg stężał gniew, odrzućmy go ech, uwolnić się pora znów od trosk i złych słów. Nasze sprawy, senne sprawy, sny o spokojniejszym dniu, same niech utulą się do snu.
Mój świt cicho gra przy gry. Proszę Państwa, bardzo jest nam miło być tutaj częścią cyklu Jazz.pl. Bardzo dziękujemy Radiowej Dwójce w ogóle za ten cykl, bo jazz był zawsze ważną częścią programu Drugiego Polskiego Radia. Dziękujemy Pani Dyrektor Małaszko, że odwiedza tutaj, siedzi w publiczności razem z Państwem. A to studio jest jeszcze dla nas tym bardziej szczególne, bo pamięta nasze pierwsze nagrania. Tata, orkiestra, studio jazzowe, tak? Nie, orkiestra Polskiego Radia po prostu. Orkiestra Trzaskowskiego, Andrzeja. 10 lat w tym studiu. Tak, więc tata tutaj pamięta dokładnie ustawienie, kto gdzie siedział. Moje pierwsze nagrania też miały miejsce właśnie tutaj. Myślę, że koledzy też z Marcin Wasilewski Trio. Pierwsze nagrania miały miejsce właśnie tutaj w S3. A Piotr obok, w S2. Tak, ale wszystko to są te studia radiowe, które darzymy wielkim sentymentem, a przede wszystkim jest to wspaniała jakość, dlatego z nich korzystamy do dnia dzisiejszego. Ten projekt też jest dla nas bardzo szczególny, więc tym bardziej się cieszymy, że możemy w cyklu Jazz.pl zaprezentować naszą ostatnią płytę Nasza Miłość. Tata w zeszłym roku kończył 70 lat i uznajemy, że po prostu nie było tej zmiany z 2020 na 2021 i tata nadal świętuje swoją 70. Dlatego właśnie na płycie znalazły się w większości, właściwie prawie wszystkie to są utwory taty, tak jak ten, którym zaczęliśmy, do którego słowa napisał przed laty Wojciech Młynarski, ale jest jeden wyjątek, który teraz Państwu zaprezentujemy i to jest nasz debiut kompozytorski z moim bratem Michałem Miśkiewiczem do słów Bogdana Lebla. Czy nasza miłość? Czy nasza miłość jeszcze oddycha? Czy nasza miłość to tylko sen? Czy nasza miłość jeszcze oddycha? Czy może już jej potrzebny tlen? Czy nasza miłość jeszcze oddycha? Czy nasza miłość to tylko sen? Czy nasza miłość jeszcze oddycha? Czy może już jej potrzebny tlen? By żyć, by trwać w ciałach i krwi, by żyć, by trwać, choć gasną sny, by żyć, by trwać w ciałach i krwi, by żyć, by trwać tam, gdzie i ty. Czy nasza miłość jeszcze oddycha? Czy już jej dłonie wypełnia chłód?
Czy jeszcze niesie w swym sercu płomyk? Czy jeszcze żywi dotyku głód? Czy nasza miłość jeszcze oddycha? Czy już jej dłonie wypełnia chłód? Czy jeszcze niesie w swym sercu płomyk? Czy jeszcze żywi dotyku głód? By żyć, by trwać, choć zgasły sny. By żyć, by trwać, tam gdzie i ty. By żyć, by trwać, choć zgasły sny. By żyć, by trwać, w gorączce krwi.
coś dobiegło do końca znamiętnego miesiąca, został żal. Jeszcze się przechulało, przetańczyło, bokiem jak burza, bez anioła i stróża został grzech. Co minęło, niech wróci, nie da się już porzucić tamtych chwil. Znowu niech nas opęta ta miłosna przynęta, słodki flirt.
To są utwory wszystkie taty, poza tym jednym wymienionym. Do poprzedniego tekst napisała pani Ewa Lipska, podobnie jak do tego, który za chwilę będziemy wykonywać, ale no właśnie chciałam zapytać o ten utwór konkretnie, bo ten utwór ja znam od dawna i on leżał u taty w szufladzie bardzo długo i właściwie nie wiem, dlaczego tata go wcześniej nie nagrał. Przecież miał tyle możliwości, nagrywał różne płyty i nie wiem, ten utwór cały czas czekał i czekał. Panie Henryku, dlaczego? Proszę Państwa, to nikt nie chciał do tego tekstu napisać. Pani Ewa Lipska nie chciała? No nie chciała, pan Wojtek Młynarski też nie chciał. No w związku z tym no czekał. Wreszcie ja napisałem ten tekst. A jak napisałem, to z kolei nikt tego nie chciał śpiewać. No i to tak się kręciło. A wreszcie Dorota się zdecydowała, także ujrzało to światło dzienne. No po prostu nie miałam wyjścia właśnie. Ale ile było tego uczenia, naprawdę. To wszystko tak zapisane. Bardzo konkretnie te słowa, naprawdę. One mają takie ukryte znaczenie. Chcielibyśmy jeszcze pozdrowić bardzo serdecznie Leszka Kamińskiego, dzięki któremu Państwo nas słyszą w radio. I który też miksował tę naszą płytę, więc mam nadzieję, że transmituje ten koncert, a nie włączył naszej płyty na przykład. Leszku, jak jest? Nie będziemy go teraz słyszeć. No nic, no to kontynuujemy. Zatrzyma na zawsze się w nas. Zegary bez miary, jak żart. Senny żart. Thank you.
minie się z prawdą, jak blef, smętny blef. Dziękujemy na koniec naszego koncertu. My postanowiliśmy bardzo wcześnie zagrać utwór finałowy po to, żeby potem bardzo długo bisować. To będzie utwór z tekstem Grzegorza Turnała o mylącym tytule Strefa Ciszy. W strefie ciszy, no nawet jeżeli kupujemy bilet sobie w wagonie w strefie ciszy, nie mamy gwarancji, czy ta cisza będzie, pociąg hałasuje, a przede wszystkim nie możemy się uwolnić od jakichś takich dziwnych myśli, które nam hałasują w głowie i takie myśli na przykład jak przyszły do głowy Grzegorzowi Turnałowi, kiedy pisał tę piosenkę. Ciszy, ale ktoś mnie słyszy, słyszy moją krew, krew rygorą stref. W strefie ciszy jadę, lecz nie przez przypadek, śpiewa moja krew, stref rygorą wbrew. Dawno temu w miotle diabeł grał na kotle, a w kościele klękał, taka to piosenka. Dawno temu w bawie auto miał w naprawie, w zamian dostał sanie, takie to śpiewanie. Jadę w strefie masła, wszyscy wierzą w hasła, słyszą krwawy zew, tu pod mew. W strefie masła jadę, ale daję radę, miotła mucha zgię.
poprzesz. Dawno temu w kości umarł czart z żałości. W mniszce się zakochał, kto by po nim szlochał. Dawno temu wiośnie umarł czart na sośnie, a w kościele klękał taka to piosenka. Thank you.
całkiem pokryjomu. W krew mi wgrał się czart innej sfery wart. Dawno, dawno temu, może wbrew wszystkiemu, w krew mi czart się wgrał. Przełączyć się na program Drugiego Polskiego Radia w media społecznościowe, na Facebook, na YouTube, na naszym kanale YouTube. A teraz oddajemy głos do studia emisyjnego programu Drugiego Polskiego Radia. Dziękujemy, dziękujemy. Dziękujemy. Piotr Orzechowski, Michał Miśkiewicz, Sławomir Kurkiewicz, Henryk Miśkiewicz, Dorota Miśkiewicz. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dorota Miśkiewicz, Henryk Miśkiewicz, studio S3 Polskiego Radia, w którym wszyscy zaczynali. Wielkie brawa. Szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy chciałbym się znaleźć w takiej strefie ciszy w pociągu. A myślę, że chyba tak naprawdę powinniśmy się znaleźć w takiej strefie ciszy, chociaż jeden jeszcze raz. Ale to musimy trochę się postarać głośniej.
Dorota Miśkiewicz, Henryk Miśkiewicz, Piotr Orzechowski, Michał Miśkiewicz, Sławek Kurkiewicz. Słowa Andrzej Poniedzielski, muzyka Henryk Miśkiewicz. To jest utwór, który ma bardzo dużo lat. Tata go napisał, kiedy miał lat 16. Wtedy jeszcze nie znał Andrzeja Poniedzielskiego, więc wtedy jeszcze to był utwór bez słów. Dostał wtedy nagrodę na festiwalu Jazz nad Odrą. Czy to była nagroda za utwór, czy dla najmłodszego uczestnika festiwalu? Za kompozycję jednak, tak. Czyli jednak... Ta druga była za kompozycję. Były dwie nagrody. Czyli co dobre, to po prostu może trwać. I potem można poznać Andrzeja Poniedzielskiego i potem może się to stać piosenką.
jest księżyc. Rozum nie musi zwyciężyć. Duży Spel, Dorota, Henryk, Michał Miśkiewiczowie, Piotr Orzechowski, Piano Hooligan, który debiutował w S2, S4, nagrywał. S1. Sławek Kurkiewicz, Michał Miśkiewicz. Wielkie brawa! Historia zatoczyła koło. Dorota Miśkiewicz zaczynała, nagrywała tutaj w S3. Pan Henryk Miśkiewicz skończył tutaj też 10 lat. Opowiadał mi, że w takich budkach, mieli takie specjalne budki w orkiestrze Trzaskowskiego. A na Sławka i Michała też mamy taśmy z festiwalu Jazz nad Odrą. Ja myślę, proszę Państwa, że to jest taki moment, że możemy jeszcze chwilę poklaskać. Dacie się namówić? No dobrze. Ja Państwu mówiłam, że wiem, że mamy dosyć dużo tych bisów, ale proszę też tego nie brać do siebie, no bo w sumie też ładnie bardzo by się skończyło tak tym utworem, prawda? Takie ładne przesłanie. A tu, ale my zawsze chętnie jednak, jak Państwo klaszczą. Cały strój sobie popsuje. No dobrze, ważne, żeby było słychać. Córuś moja, dziecię moje, co u ciebie szepcze? Pani matko, dobrodziejko, kotek mleko chłepcze. Oj kot, pani matko, kot, kot, narobił mi w pokoiku łoskot. Oj kot, pani matko, kot, kot, narobił mi w pokoiku łoskot. Wczoraj był dzień kota, wczoraj był dzień kota, córuś moja, dziecię moje, co u ciebie szepcze? Pani matko, dobrodziejko, kotek mleko chłepcze. Oj kot, pani matko, kot, kot, narobił mi w pokoiku łoskot. Oj kot, pani matko, kot, kot, narobił mi w pokoiku łoskot. Córuś moja, dziecię moje, czy ten kot ma nogi? Pani matko, dobrodziejko i srebrne ostrogi. Oj kot, panie ojcze, kot, kot, narobił mi w pokoiku łoskot. Oj kot, panie ojcze, kot, kot, narobił mi w pokoiku łoskot. Do 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 do
Muzyczne zgłoszenie na festiwal Nowa Tradycja, który już niedługo uznajemy za przyjęte. Nową tradycję, idealnie, idealnie. Dorota i Henryk Miśkiewiczowie, wielkie brawa. Tak musiało wyglądać dzieciństwo wasze. A strasz się żegnać. Dziękujemy Państwu za przybycie w cyklu Jazz.pl. Dorota, Henryk, Michał, Miśkiewiczowie, Piotr Orzechowski, Piano Huligan, Sławomir Kurkiewicz, płyta Nasza Miłość. Za tydzień w cyklu Jazz.pl Kuba Płużek. Zapraszamy serdecznie w każdy piątek o godzinie 18. Polecamy też najnowsze, pierwsze wydawnictwo w cyklu Jazz.pl Jazz Forum Talent. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Andrzej Zieliński. Jeszcze tylko wspomnę, że audycję realizował akustycznie Leszek Kamiński, Michał Bereza i Jacek Gładkowski, a pomysłodawczynią i koordynatorką cyklu jest Małgorzata Małaszko-Stasiewicz. Wielkie brawa!